Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie z Gdańska Oliwy. Jesteśmy na pętli tramwajowej. A tutaj takie oto wydarzenie. Czekamy jeszcze na... Dzień dobry. Witam Państwa z Gdańska w Światowy Dzień Tolerancji. Gdańsk Oliwa, stara, piękna dzielnica. Zabytkowa. Najpiękniejsza. A tutaj oto spójrzcie sobie w Światowy Dzień Tolerancji. Komitet Obrony Demokracji, grupa Region Pomorze przygotowała taką manifestację z tego powodu właśnie. Kartoniada. Na tych kartonach napisaliśmy hasła. Ja po kolei podejdę, żebyście mogli sobie spokojnie przeczytać. Jestem uchodźcą, jestem człowiekiem, potrzebuję Twojej pomocy. Jestem transseksualna, jestem człowiekiem, potrzebuję Twojej akceptacji. Jestem aseksualna, jestem człowiekiem, potrzebuję Twojej akceptacji. Jestem samotny, jestem człowiekiem, potrzebuję Twojej bliskości. Mam ciemny kolor skóry, jestem człowiekiem, potrzebuję Twojej akceptacji. Jestem nieśmiały, jestem człowiekiem, potrzebuję Twojego uśmiechu. Jestem głuchy, jestem człowiekiem, potrzebuję Twojego zrozumienia. Jestem innego wyznania, jestem człowiekiem, potrzebuję Twojej tolerancji. Jestem chory, jestem człowiekiem, potrzebuję Twojego wsparcia. Jestem 70+, jestem człowiekiem, potrzebuję Twojej uwagi. Jestem kobietą, jestem człowiekiem, sama decyduję. Jestem lesbijką, jestem człowiekiem, potrzebuję Twojej akceptacji. Stoimy tutaj z tymi kartonami, przechodzi dużo ludzi. Niektórzy się uśmiechają, niektórzy są zaskoczeni, niektórzy czytają te hasła, pukają się w głowę. Sama trzymałam hasło, jestem lesbijką, jestem człowiekiem, potrzebuję Twojej akceptacji. Widziałam takie dziwne uśmieszki na twarzy niektórych osób, takie politowanie. Dzień tolerancji. Ja akurat osobiście nie lubię tego słowa tolerancja czy akceptacja. Jestem tutaj tak trochę... Właśnie dzisiaj przeczytałam fajne zdanie, które wypowiedział Andrzej Seweryn i zgadzam się całkowicie z jego opinią, że tolerancja, akceptacja to jest tak, jakbyśmy się trochę stawiali ponad osobę, ponad to zagadnienie, ponad coś tam, akceptacja. Spodobało mi się, jak Andrzej Seweryn to nazwał. Powiedział po prostu współistnienie. I to jest, wydaje mi się, odpowiednie słowo, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Jak widzicie, na hasłach mamy napisane, jestem człowiekiem, potrzebuję, jestem człowiekiem, potrzebuję. Jesteśmy ludźmi, mamy równe prawa. Wszyscy jesteśmy równi. I nikt nie potrzebuje, żeby ktoś go akceptował czy tolerował. Każdy z nas jest inny i każdy z nas zasługuje na wszystko. Na całe dobro, na uśmiech, na uścisk dłoni, na przytulenie. Nikt nie musi nas tolerować czy nie tolerować, akceptować czy nie akceptować. Po prostu współistniejmy i bądźmy sobą, tacy jacy jesteśmy. W związku z tym, z uwagi na ten piękny dzień, na to fajne święto, które może by po prostu zmieniło swoją nazwę, a może i nie, no nie wiem, to już od Państwa też zależy, od nas wszystkich, jak nazwiemy, to życzę Wam cudownego wieczoru i przytulam wszystkich. Tutaj z Gdańska Oliwy jesteśmy, bo ktoś zadał pytanie tutaj w komentarzach, gdzie jesteśmy, gdzie stoimy.
Stoimy na pętli tramwajowej w Gdańsku Oliwie i wywołujemy taką chwilę zadumy. Bożenko, a co dla ciebie? Dostań tutaj może naprzeciwko tych haseł. Światowy Dzień Tolerancji. A co ty byś powiedziała? Tolerancja, akceptacja? Czy to jest dobre, odpowiednie słowo? Czy podoba ci się takie święto? Święto mi się podoba i wydaje mi się, że akceptacja i tolerancja... Poczekaj, ja odwrócę. Akceptacja i tolerancja mogą się wzajemnie być z wyrazami zamiennymi, tak, w tym wydarzeniu. Jest to wydarzenie, które jest niesamowicie ważne dla osób, które czują się wykluczone albo wstydzą się swojego wykluczenia. Także to jest takie moje zdanie i myślę, że powinniśmy dbać, żeby wszystkie osoby, które czują się inne czy właśnie nieakceptowalne, żeby w tym dniu czuły się wyjątkowo. A czy ty, Bożenko? Jesteś 60+. Tak. Czy czujesz się wykluczona? Nie. Nie czuję się absolutnie wykluczona, ale też wszystko robiłam, żeby nie być wykluczona. No właśnie. Tak, wszystko robiłam, bo trzeba przede wszystkim pracować nad samym sobą. Ktoś nas tu ściska, my też was ściskamy. My też. Już przerzucam na drugą stronę. Jeszcze raz pokażę wam hasła. No i chwila zadumy nad ich treścią. My również pozdrawiamy Berlin. Jak mnóstwo jest samotnych osób, to wie tylko ten, kto na przykład czasami, chociażby raz w roku, w grudniu, chodzi z paczkami przygotowywanymi przez różne stowarzyszenia do takich właśnie osób. Niesamowite to jest. Ja uczestniczę w takich akcjach i za każdym razem widzę, jaką wielką radością jest przyniesienie jakiegoś drobnego upominku, podarku i spędzenie z tymi ludźmi chociażby 15 minut. Jestem kobietą, jestem człowiekiem, sama decyduję. Ostatnio za takie hasło, tak, troszeczkę może inaczej, jestem kobietą, sama umiem decydować, posłanka wiosny, Joanna Scheuring-Wielgus, czy Nowa Lewica teraz to się nazywa, tak? To ugrupowanie, przepraszam, ale może źle powiedziałam. Została pozbawiona immunitetu. Ściskam wszystkie kobiety, same umiemy decydować i nikt nam nie będzie mówił, jak mamy zarządzać swoim ciałem i swoim życiem. Mam nadzieję, że nikt niedługo, że po zmianie rządów nikt już nie będzie musiał, nie będzie nam nic kazał robić. To taka krótka chwila. Dziękuję, że byliście z nami. Jeśli możecie, to udostępniajcie, komentujcie, bo komentarze też podbijają nam trochę tą transmisję. Naprawdę fajne hasła, fajne święto. Ludzie robią zdjęcia czasami tutaj z ciekawości. Patrzą się, jak widzicie, w zadumie, czytają te hasła. O, także warto przez chwilę. Z
zastanowić się nad treścią tych haseł. A całą akcję przygotował Komitet Obrony Demokracji, region Pomorze. Bardzo prężny region, dużo fajnych akcji. Ostatnio parę osób z tego właśnie regionu przygotowało powitanie prezesowi Polski w Ostródzie. Mam nadzieję, że oglądaliście. A jeśli nie oglądaliście, to zejdźcie sobie trochę w dół. Na wideokodzie znajdziecie transmisję. Naprawdę dużo się działo. Dziękuję Mario, buziaczki, dziękuję Państwu wszystkim i dobrego wieczoru.